Szanowni, rozmawialiśmy o tym, skąd w naszej cywilizacji, w naszej nauce wzięło się pojęcie atomów. No i teraz pora, żeby spróbować spełnić tę obietnicę polegającą na tym, że chcieliśmy za pomocą tego pojęcia wyjaśnić zachowanie, no na przykład wody, którą badaliśmy przez ostatnie kilka lekcji i te wszystkie efekty związane z napięciem powierzchniowym i z efektem kapilarnym i z osłabianiem tego napięcia powierzchniowego i tak dalej, i tak dalej. No więc dowiedzieliśmy się, że zwyciężyła koncepcja, że materia składa się z takich maleńkich cegiełek, które są niepodzielne, w sensie takim, że nie można je rozbić na jeszcze mniejsze cegiełki, które miałyby te same własności. No i teraz pora, żeby zrozumieć, w jaki sposób to się rzeczywiście dzieje, to znaczy jak to jest, że te cegiełki, te klocki Lego wodoru i tlenu rzeczywiście chcą się ze sobą łączyć, tworząc cząsteczkę wody. No i tu trzeba powiedzieć, że rządzą tym ładunki elektryczne. Całą chemią rządzą ładunki elektryczne i ich wzajemne oddziaływanie. No i metodą może Alfreda Hitchcocka, że w pierwszej scenie wybucha wulkan, a potem jest napięcie stale rośnie. Powiedzmy to, co o tych ładunkach elektrycznych dzisiaj wiemy. No, są dwa typy czy rodzaje ładunków elektrycznych. Ładunki ujemne, których nośnikami w świecie atomów są elektrony, lekkie i ruchliwe cząstki, będące składnikami atomów, i ładunki dodatnie. Znacznie cięższe, 2000 razy cięższe i znacznie mniej ruchliwe, protony w jądrach atomowych, które są jeszcze cięższe i jeszcze mniej ruchliwe. Ładunki jednoimienne, dwa plusy albo dwa minusy się odpychają, ładunki różnoimienne, plus z minusem albo minus z plusem się przyciągają, no i oddziaływanie ładunków bardzo szybko maleje z odległością. No i teraz pytanie, czy można to zobaczyć? No rzeczywiście można. I chciałem omówić te doświadczenia. A wykonywaliśmy te doświadczenia, korzystając z elektroskopu, samodzielnie zrobionego elektroskopu, który to była plastikowa buteleczka, którą kupiłem na Allegro. W zakrętce tej buteleczki był otwór, przez który do środka przechodził miedziowany gwóźdź stalowy. Na końcu tego gwoździa sprytnie na haku zrobionym z aluminiowego miękkiego drutu powiesiłem dwa listki folii do pieczenia, dwa niewielkie listki folii do pieczenia. No i wszystko, co trzeba wiedzieć o tym z naszego punktu widzenia, to to, że to i gwóźdź, i folia, i hak zrobione są z metalu, i w metale mają tą własność, wiecie pewnie, że przewodzą prąd elektryczny, a wiąże się to z tym, że niektóre elektrony z metalu nie są przywiązane do swoich atomów, tylko mogą poruszać się po całym metalu. No, w związku z tym to, co tutaj się może poruszać, to są ładunki ujemne. No i skąd wzięliśmy te ładunki? Ano, wykorzystaliśmy takie zjawisko, które polega na tym, że pocierając różne substancje o siebie, możemy je elektryzować. W szczególności mieliśmy plastikową pałeczkę, którą pocieraliśmy kawałkiem sierści, i pałeczkę szklaną, którą pocieraliśmy sztucznym jedwabiem. No i jak to wszystko działa? Całą tą wiedzę gromadzi coś, co się nazywa szeregiem tryboelektrycznym. Jeżeli jeśli potrzeć sztucznym jedwabiem szkło,
to szkło naładuje się dodatnio. Jeżeli potrzeć sierścią PCW, czyli plastikową pałeczkę, to pałeczka naładuje się ujemnie. Więc umieliśmy, wiedzieliśmy, jak naładować szklaną pałeczkę dodatnio i pałeczkę wykonano z jakiegoś rodzaju plastiku ujemnie. Oczywiście nie musiała to być akurat plastikowa pałeczka, mogła być to na przykład plastikowa linijka, równie dobrze by to funkcjonowało i też niekoniecznie musiał być to futro i sztuczny jedwab, tak naprawdę wystarczyłaby w obu wypadkach sucha chusteczka higieniczna. Co pewien czas trzeba ją wymieniać, także między innymi dlatego, że jeśli trzymacie ją w ręku, to robi się wilgotna i woda przenosi ładunki elektryczne, one się mogą poruszać w wodzie, w związku z tym jakość tej chusteczki higienicznej jako narzędzia do pocierania w tym eksperymencie się pogarsza. No i teraz jak to wszystko wyglądało? Jeszcze raz przypomnienie. Mieliśmy dwie pałeczki, elektroskop. Tak wygląda elektroskop w stanie obojętnym. No i teraz zbliżaliśmy pałeczkę plastikową naładowaną ujemnie do elektroskopu. Póki ona była daleko od główki tego gwoździa, to nic się nie działo. Gwóźdź, hak i listki były elektrycznie obojętne, chociaż znajdowały się tam ładunki dodatnie ujemne, ale obok siebie, także wypadkowy ładunek w każdym miejscu był równy zero. No ale kiedy zbliżyliśmy ujemnie naładowaną pałeczkę, no to oczywiście elektrony z tej górnej części gwoździa uciekły. Uciekły, bo były odpychane przez elektrony z ujemne ładunki z pałeczki. No uciekły, aż nie mogły się dalej uciec, musiały zatrzymać się na listkach. No i w związku z tym listki zostały naładowane ujemnie. No a ładunki jednoimienne się odpychają, dlatego widzieliście, że listki się rozchyliły. No, co więcej, jak dotknąłem tą pałeczką czubka gwoździa, tej główki gwoździa, no to nadmiarowe ładunki przepłynęły z pałeczki do gwoździa i listków i to cały ten i gwóźdź i listki były naładowane ujemnie i teraz, kiedy odsunąłem pałeczkę, to ona, te listki pozostały odchylone. Tutaj jeśli odsunąłem pałeczkę, no to odpychanie elektronów pałeczki ładunków ujemnych na pałeczce przestawało działać i sytuacja wracała, tutaj te listki z powrotem opadały, tak? A tutaj jak już dotknąłem, naelektryzowały się i przez dotyk i już nie opadły. No, analogiczna sytuacja jest w przypadku tej pałeczki szklanej, tylko tym razem mechanizm jest nieco inny. No tutaj są ładunki dodatnie i ujemne, które znajdują się w równowadze w tym sensie, że gwóźdź, hak i listki są obojętne. Jeśli zbliżę pałeczkę szklaną, to ujemne ładunki zostaną przyciągnięte do niej. W związku z tym tutaj na tym końcu zostanie nadmiar ładunków dodatnich i ten nadmiar ładunków dodatnich, ładunki jednoimienne się odpychają, spowoduje rozchylenie tych listków, które ustąpi, jeśli odsunę pałeczkę znowu. No, chyba że dotknę pałeczką główki gwoździa i wtedy te przyciągane elektrony z gwoździa spłyną na pałeczkę i spowodują, że na gwoździu i na haku i na listkach będzie nadmiar ładunków dodatnich i te listki się rozchylą i już nie opadną, mimo że odsunę pałeczkę od gwoździa. No i można też bawić się odwrotnie. Można spróbować taką naładowany dodatnio elektroskop, zbliżyć do niego
pałeczkę plastikową potartą z ładunkami ujemnymi. No teraz to, co się stanie, to ładunki ujemne, których tutaj też jeszcze trochę zostało, zostaną odepchnięte do listków i listki być może nie zobojętnią całego ładunku dodatniego, ale listki opadną, troszeczkę opadną. No i rozchylą się znowu, jeżeli odsunę tę pałeczkę, ponieważ oddziaływanie ładunków maleje bardzo szybko z odległością. No i te eksperymenty żeśmy obserwowali razem w klasie i tak mniej więcej działają ładunki, więc była to ilustracja tych praw oddziaływania ładunków, które tutaj wypisałem. No i to powinno nam razem z wycieczką jeszcze do środka atomu, na którą wybierzemy się na następnej lekcji, wystarczyć, żeby zrozumieć oddziaływanie cząsteczek wody ze sobą i z innymi cząsteczkami. Dziękuję bardzo.